Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę uchylić Wam rąbka tajemnicy, a właściwie zdradzić całą tajemnicę tego, co się kryło w moim pierwszym w życiu kicie niespodziance. Ale na początek słów kilka, co to w ogóle było? Mianowicie, kit niespodzianka to był warsztat w ciemno. Ogłosiłam go oczywiście tutaj na YouTubie w formie posta na karcie społeczności, na mojej grupie na Facebooku Tworzymy z Ania Tworzy i na Instagramie. I jest to, a właściwie był to, zapis na warsztaty w ciemno. Było tylko podane, że będzie album. Będzie to album uniwersalny, dość kobiecy. Będzie to album na mniejsze zdjęcia. I była też informacja, że będzie oprócz albumu druga praca. Kosztowało to 170 zł plus koszt wysyłki. I polegało na tym, że do samiuteńkiego końca osoby, które zdecydowały się zakupić ten warsztat, nie wiedziały, co otrzymają. Dlatego, że ja nigdzie nie publikowałam tego, co szykuję dla Was z okazji tego kitu niespodzianki, ale już wszyscy swoje paczki otrzymali, wszyscy dostali swoje dostępy do warsztatów, dlatego już mogę Wam zaprezentować, co tym razem przygotowałam w moich warsztatach. Kit niespodzianka powstał z kolekcji Graceful od Minty Papers. Jest to kolekcja z zeszłego roku, bardzo piękna, uniwersalna, taka fioletowa, fioletowo-różowa. Jest w niej wiele kwiatów, to jest naprawdę śliczna kolekcja. I ja miałam ogromną ochotę w moich warsztatach przemycić Wam layout, bo jeśli mnie znacie, oglądacie i kojarzycie moje prace, to ja kocham albumy, a drugimi pracami, które naprawdę bardzo lubię robić, są layouty. I dlatego w tym kicie warsztatowym to bym miałam właśnie dla Was taki pomysł, że zrobimy sobie album i zrobimy sobie layout. To co, zacznę może od prezentacji albumu, żebyście mogli zobaczyć, co ja takiego przygotowałam. Więc jest to album o wymiarach 16,5 na 16,5 cm, przeznaczony na mniejsze zdjęcia 9x13, zawsze w moim sercu. Tekturki przepiękne, oczywiście z kreatywnej pracowni, kwiatuszek magnolii, gaza, elementy do wycięcia, baza papieru kraftowego, do tego mamy przepiękne płótno w kolorze, dla mnie to jest taki kolor kawy z mlekiem. I wstążka, wstążka podwójna lniana. Old Fashion Ribbon, tak się prezentuje ten albumik i już Wam bo pokazuję go w środku. Album był robiony z myślą o osobach, które są niezbyt zaawansowane, chcą zrobić album, a nie jest on za bardzo skomplikowany, ale też świetnie się sprawdzi dla osób bardziej zaawansowanych, które po prostu mają mało czasu, a chcą sobie zrobić album, bo ten album robi się dość szybko. Ale nie byłabym sobą, gdyby nie było czegoś nowego w moim warsztacie i tym razem jako taką nowość, u mnie oczywiście nowość, bo ja już też wspominałam, że to nie jest tak, że ja sobie roszczę prawo, że to jest nowość na świecie, bo nie o to chodzi, ale nowość na moich warsztatach to jest bigowanie Hidden Hinge na płótnie. Ja długo wypróbowywałam różne sposoby bigowania na płótnie i w końcu jestem już na tyle zadowolona, że mogę Was uczyć tego na warsztatach online. I tutaj właśnie jako pierwszy ten warsztat niespodzianka otrzymał bigowanie na płótnie, które jest po prostu bardzo wytrzymałe. Masz serce na dłoni, otwieramy sobie tutaj klapeczkę, jest miejsce na dwa zdjęcia 9x13, to się nam zamyka, to się otwiera w bok. Zacznij każdy dzień z wdzięcznym sercem, maty na zdjęcia 9x13, no kolekcja jest po prostu taka ładna. Tak delikatna i kwiatowa. Ja już w zeszłym roku miałam ochotę zrobić z niej warsztat, ale po prostu czasowo nie zdążyłam. I jak pomyślałam o tym kicie niespodziance, mówię, to ja ją przemycę tutaj. Twój dzień. Otwieramy sobie w ten sposób. Jest tutaj najpierw klapeczka otwierana, miejsce na zdjęcie. Zamykamy i mamy taki prościutki elemencik pop-up z podpisem słodka dusza. Tu jest miejsce na zdjęcie, tutaj jest miejsce na tagi czy zapiski, bo to jest kieszeń. Tutaj jest miejsce na mniejsze zdjęcia. Także tak jak widzicie, prosta strona, ale z niespodzianką można powiedzieć. I zamykamy sobie tutaj na sznureczek. Na kolejnej stronie, zapamiętaj tę chwilę, jest to strona sztalugowa z harmonijką, która się otwiera taka troszkę jak pop-up, bo ona po prostu wyskakuje, jak się ją otworzy. Otwieramy sobie w ten sposób miejsce na dwa zdjęcia 9x13 i na dwa kolejne. Oczywiście możemy ją właśnie tak postawić, oglądając zdjęcia, ale możemy też otworzyć, położyć. Możemy ją po prostu też wygiąć w ten sposób, możemy otworzyć w ten sposób. I dolna kieszeń.
i te śliczne grafiki widoczne tutaj na papierach. Kochaj życie i jest to koperta na zapiski lub na zdjęcia 9x13, bo i takie zdjęcia się tutaj w niej zmieszczą. Tutaj jest miejsce na dwa zdjęcia. Zamykamy sobie ją tutaj na sznureczek. I ta koperta oczywiście jeszcze się nam do góry, słuchajcie, podnosi. I to się nam otwiera i mamy tutaj taki elemencik pop-up, ale bardzo prosty, więc nawet jeżeli ktoś nie robił, to sobie na pewno poradzi. Tak się nam to otwiera. Jest to oczywiście książeczka na dwa zdjęcia 9x13. Kolejna strona, rozważna i romantyczna. Lewo, prawo, góra, dół. Cztery miejsca na zdjęcia i tutaj miejsce na kolejne zdjęcie do wklejenia. Piękna i mądra, dynamiczny wodospad asymetryczny. Na mniejsze zdjęcia połówki zdjęć 10x15. Na kolejnej stronie wciąż młoda duchem, do góry otwieramy, na dół, do góry i mamy kieszeń, a w kieszeni maty i jeszcze pięknie wyeksponowaną grafikę. Album niby zawiera tylko 3 karty, ale wierzcie mi, jest bardzo ciekawy i rozbudowany. Przesyłam garść najlepszych życzeń i jest to taka folderowa koperta 3D, która mieści tutaj dużą ilość mat na zdjęcia, jakiś notesik, pamiątki, kartki, dodatki, no wszystko, co tak naprawdę chcecie, możecie sobie tam wyrzucić do środka. I zamykamy. I tak prezentuje się pierwsza praca na tych warsztatach online, kit niespodzianka, a druga praca to wspomniany wcześniej layout. Layout, który ja wykonałam właśnie z Wami na warsztatach, tak się prezentuje. Kochać, jak to łatwo powiedzieć, jesteś źródłem mojego szczęścia. Pracowaliśmy sobie tutaj z mniejszym zdjęciem, połówką 10x15, ale tak naprawdę z większym zdjęciem też dacie radę. Jest to layout oczywiście kolekcja Graceful, mamy elementy do wycięcia, tekturki, gazę i dodatki. Także myślę, że tutaj taki bardzo prosty layout w wykonaniu, każdy sobie z nim poradzi, także proszę się nie bać. Ale jest taką fajnym dodatkiem do tego albumu, fajną ozdobą. Ja layouty ogólnie kocham i nagram Wam osobny film na ten temat, bo myślę, że warto. Tak prezentuje się mój pierwszy w życiu kit niespodzianka. Koniecznie dajcie znać, co Wy o tym myślicie w ogóle o takiej formie warsztatowej, bo tak mi się spodobało, że chyba jeszcze jeden w tym roku się pojawi. Nie każdy chciał zaryzykować i ja to jak najbardziej rozumiem. Ale jeśli teraz spodobał Ci się ten kit warsztatowy, to zostało mi jeszcze dosłownie kilka sztuk. W cenie 189 zł plus koszt wysyłki można sobie jeszcze u mnie ten kit zakupić, razem oczywiście z dożywotnim dostępem. Wysyłka do Was będzie pod koniec maja, myślę, że to będzie 30-31 maja, w zależności po prostu od dostępności produktów i tego, kiedy wszystko zdąży do mnie przyjść. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę dorwać taki kit, bo zostało dosłownie chyba w tym momencie 5 sztuk, to jest w cenie 189 zł plus koszt wysyłki, 15 zł paczkomat, 16 zł kurier, zapisy na aniatworzykontakt@gmail.com i w tej cenie macie warsztat na album, warsztat na layout, dożywotni dostęp do obu tych warsztatów. A jeśli podoba Wam się layout, podoba Wam się układ albumu, ale nie macie ochoty kupować kitu, bo na przykład chcecie pracować z tym, co macie w domu, to mam dla Was super promocję. Jeżeli macie ochotę, to możecie zakupić sobie w cenie 40 zł dostęp do tego warsztatu na album i na layout. I ta cena obowiązuje tylko do końca maja, czyli do 31 maja 2022 roku możecie zakupić w cenie 40 zł. Po tym czasie cena wzrasta do 70 zł, także jest to naprawdę mega okazja. Jeśli ktoś z Was ma ochotę zakupić sobie sam dostęp za 40 zł do tego albumu, tego layoutu, dożywotni, to zapraszam. Ania tworzy kontakt, @gmail.com. Ja teraz niecierpliwie czekam na Wasze opinie, także koniecznie dajcie znać, co myślicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.